Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy omawiać optymalne obciążenie. Był film u mnie na kanale wyznaczenie punktu pracy wzmacniacza SF w klasie A pentodowego, gdzie szukaliśmy niskich zniekształceń, ale niestety z pewnych powodów film został usunięty. Dzisiaj więc zajmiemy się tym samym tematem, ale w oparciu o materiał z artykułu pana Normana Crowharsta. Mam nadzieję, że film przetrwa próbę czasu. Gdyby w tle pojawiały się odgłosy przylatujących samolotów, wybaczcie, jest pewien stan zagrożenia i większy ruch na niebie maszyn wojskowych. Zwróćmy uwagę na materiał, który chcę Wam przedstawić. Mam nadzieję, że dobór optymalnej linii obciążenia stanie się dla Was teraz jasny. Słowo optymalne oznacza najlepsze, ale powinniśmy sklasyfikować, co optymalne oznacza dla nas. Gdyby ktoś Cię zapytał, jaki jest najlepszy typ lampy na rynku, musiałbyś wiedzieć, do czego on tę lampę chciał zastosować. Niski poziom szumów na wejściu to stopień przezmacniacza o wysokim wzmocnieniu, stopień sterownika lub stopień mocy, żeby wymienić tylko kilka. To samo dotyczy obciążenia anody danej lampy. Co chcesz zrobić z tym obciążeniem? Prawdopodobnie najczęstszym zastosowaniem terminu optymalne obciążenie jest w odniesieniu do lamp mocy, gdzie interesuje nas uzyskanie maksymalnej mocy wyjściowej lampy bez przekraczania jej mocy admisyjnej. W takim przypadku optimum oznacza obciążenie dające maksymalną moc bez przesterowania lampy, ale to nie może być takie proste. Jakiego rodzaju chcesz sygnał wyjściowy? Falę kwadratową? Czy coś podobnego do kształtu fali wejściowej? A moc wyjściową, jaką chcesz uzyskać? A może oczekujesz najniższych możliwych zniekształceń przy zapewnieniu prawie maksymalnej mocy wyjściowej? Innym zastosowaniem lamp mocy jest sytuacja, w której wymagana jest określona moc wyjściowa przy minimalnym kołysaniu napięcia siatki wejściowej. Można to nazwać optymalnym obciążeniem dla maksymalnej czułości. Wszystkie te cele nie mogą być osiągnięte przy tej samej optymalnej wartości obciążenia dla tej samej lampy. Zostawmy na razie lampy i odnieśmy się do innego przykładu np. Przykład akumulatora, z którego chcemy zasilać grzejnik. Element grzejny można nawinąć do dowolnej określonej rezystancji, ale chcemy, żeby w tym elemencie było całe grzanie, jakie możemy uzyskać z baterii. Jeśli zwiększymy rezystancję, napięcie akumulatora pozostanie wysokie. Przepływ prądu będzie niewielki i powstanie mało ciepła. Jeśli rezystancja jest zbyt niska, napięcie akumulatora szybko spadnie i chociaż akumulator może się nagrzewać, element rezystancyjny nie uzyska wystarczającego napięcia, aby się znacznie rozgrzać. Optymalny opór grzałki to taki, który będzie pobierał maksymalną moc akumulatora gdzieś pomiędzy tymi dwoma skrajnościami. Aby uprościć ten problem, uważa się, że bateria składa się z dwóch oddzielnych elementów. Doskonałej baterii, która zapewnia stałe napięcie niezależnie od tego, co jest do niej podłączone, oraz rezystancję wewnętrzną, która odpowiada za spadek napięcia na zaciskach, gdy prąd jest pobierany z akumulatora. Ten rysunek pokazuje ten zamysł. Wprowadźmy kilka liczb. Załóżmy, że bateria to grupa małych ogniw o napięciu 24 V i rezystancji wewnętrznej 12 Ohmów. Całkowita rezystancja, która określa prąd. To rezystancja wewnętrzna plus rezystancja grzałki zewnętrznej. Napięcie na grzałce można uzyskać z prawa OMA, a moc rozpraszana przez grzałkę to napięcie na zaciskach razy prąd. Możemy to zestawić dla różnych wartości rezystancji grzałki, jak w tej tabeli. Ten rysunek za to przedstawia moc rozpraszaną przez grzałkę funkcji oporu grzałki. Okazuje się, że grzałka 12 mowa daje maksymalną moc 12 W. Jest to taki sam opór jak opór wewnętrzny baterii. Ten przykład liczbowy ilustruje ważną zasadę. Maksymalna moc w obwodzie zewnętrznym jest uzyskiwana przez zrównanie rezystancji obwodu zewnętrznego z rezystancją wewnętrzną. Omówmy sobie maksymalną czułość Załóżmy, że mamy lampę podłączoną do wymaganego napięcia, a dławik w obwozie anody jest połączony z obciążeniem anody, dzięki czemu możemy zmieniać obciążenie anody bez zmiany napięcia anodowego. Teraz doprowadzamy sygnał audio do siatki sterującej w granicach maksymalnego wychylenia dozwolonego do zastosowanego obciążenia, tak aby zniekształcenia były niewielkie, bez względu na to, jakiego obciążenia używamy. Jeśli pozostawimy obciążenie anodowe niepodłączone. To zakładając, że dławik sam w sobie nie stanowi obciążenia, napięcie audio na wyjściu będzie napięciem audio na siatce pomnożonym przez współczynnik wzmocnienia lampy. Jeśli zewrzemy zaciski wyjściowe, napięcie zniknie, tak samo jak w przypadku zwykłej baterii. Dowolna wartość podłączonego obciążenia anody zmniejsza napięcie audio na zaciskach zgodnie z wartością obciążenia. Można to wytłumaczyć, traktując lampę jak generator napięcia audio w połączeniu z rezystorem wewnętrzną. Tak zwany opór wewnętrzny to rezystancja anodowa lampy. W przypadku, który teraz rozważamy, maksymalna moc w obciążeniu występuje, gdy obciążenie anody jest równe oporowi anodowemu. Taki wynik jest oczekiwany, ale wydaje się, że nie zgadza się z praktyką. Niemniej jednak dotyczy to konkretnego rozpatrywanego przypadku. Należy podkreślić następujące warunki: poziom sygnału audio na siatce mieści się w granicach maksymalnego odchylenia. Odchylenia dopuszczalnego do zastosowanego odchylenia siatki i jest ograniczony do tego poziomu. Rozważana zmiana mocy wyjściowej jest mocą w obciążeniu anody, jako zmienna wartość obciążenia anodowego przy stałym sygnale wejściowym na siatce. Jeśli chcielibyśmy, aby lampa mocy zapewniała maksymalne wzmocnienie mocy w obciążeniu, powinniśmy zastosować optymalne obciążenie równe rezystancji anodowej lampy. Ale wzmocnienie jest zwykle łatwe do uzyskania gdzie indziej. Z lampami mocy trudniej jest uzyskać dużą moc wyjściową audio z rozsądną mocą admisyjną anody, więc zaczynamy w innym miejscu. Założenie, że jakiekolwiek wahanie siatki jest potrzebne, zostanie jakoś znalezione, chociaż generalnie korzystne, jest będzie użycie lampy z małym kołysaniem napięcia siatki sterującej. Problem polega na tym, aby uzyskać jednocześnie największe możliwe wahania napięcia i prądu anody, aby moc wyjściowa była tak wysoka, jak to możliwe, przy niewielkich zniekształceniach. Sprawy są skomplikowane, ponieważ każda z lamp ma swoje ograniczenia. Założyliśmy, że jesteśmy wystarczająco głęboko w tych granicach, abyśmy mogli. Zignorować ich istnienie. Ale w każdym rodzaju lampy istnieją co najmniej trzy ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę. Na rysunku czwartym pokazano przypadek dla typów triodowych, a na rysunku piątym dla lamp tetrodowych lub pentodowych. W każdym przypadku linie przerywane pokazują, jak krzywe wyglądałyby teoretycznie, gdyby w ogóle nie było ograniczeń. Pierwszym ograniczeniem dla lampy mocy i dla każdej lampy, która ma pracować w warunkach zbliżonych do maksymalnych, jest krzywa mocy. адмиссийной. Linia punktów pokazująca maksymalne wydzielenie się mocy na anodzie. Jest to napięcie razy prąd. Drugie ograniczenie może być nazwane dodatnią granicą wahania napięcia siatki sterującej. W przypadku triod będzie to zwykle krzywa zerowego napięcia siatki, chyba że dostępna jest moc do dostarczenia prądu siatkowego, który płynie, gdy napięcie siatkowe ma wartość dodatnią. Chodzi o to, że stopień sterujący musi mieć odpowiedni zapas mocy, żeby wysterować takie dodatnie napięcie na siatce sterującej. W takim przypadku. Pewna konkretna wartość dodatniej krzywej napięcia siatkowego będzie wyznaczała tę granicę. W przypadku tetrot i pentot krzywą zerową siatki sterującej stosuje się jako granicę powyżej kolana, ale w części pionowej charakterystyk zaleca się ustawienie granicy ponad, ponieważ krzywe łączą się tutaj, więc użycie krzywej zerowej siatki powodowałoby poważne zniekształcenia. Tutaj sformułowanie krzywa to po prostu linia charakterystyki. Trzecia granica to linia reprezentująca zero prąd anodowy. Prąd anody normalnie nie odwraca się, a zanim osiągnie zero, następuje zbieżność charakterystyk, która spowoduje zniekształcenie. Więc granica należy ustawić nad pewną minimalną wartością prądu anodowego. Można to nazwać granicą minimalnego prądu anody. Oprócz tych trzech granic, które obowiązują za każdym razem, istnieje inna, która czasami ogranicza wydajność podczas gdy w innych przypadkach trzy każdorazowe ograniczenia za Zajmują się tym automatycznie. Jest to maksymalne dopuszczalne napięcie anody. Dla dowolnej lampy, optymalne obciążenie anody jest wyznaczane przez zmianę nachylenia linii obciążenia, czyli zmianę rezystancji obciążenia anody, aż iloczyn napięcia anodowego i wahanie jego prądu osiągnie maksimum. Nachylenie tej linii daje wartość optymalnego obciążenia. Procedury obliczeniowe dla określenia mocy wyjściowej lamp są podane w instrukcji RCA Receiving Tube Manual Technical Series RC16, strony od 17 do 21. Wartości obciążenia dla triod zwykle nie są zbyt krytyczne. Wartość 2 lub 3 razy większa od znamionowego optimum nie wprowadza zniekształceń, a moc zostanie nieco zmniejszona. W triodach mocy optymalne obciążenie to kilkukrotna rezystancja anody. Zwykle trzykrotnie, a często pięć lub więcej razy. Dalsze zwiększenie obciążenia anody nieznacznie poprawia przebieg fali, nieznacznie zwiększa wahania napięcia wyjściowego, ale zmniejsza moc wyjściową, ponieważ wahania prądu są zmniejszane bardziej niż wahania napięcia są zwiększane. Użycie obciążenia anody mniejszego niż około trzykrotność rezystancji anodowej powoduje zniekształcenia, chyba że kołysanie napięcia wejściowego z siatki strojącej jest ograniczone, co ogranicza moc wyjściową. W przypadku tetrod lub pentod termin optymalne obciążenie może mieć bardziej rygorystyczne znaczenie. Pracując na poziomie nieco poniżej maksymalnej mocy, zmienność obciążenia zmienia charakter zniekształceń w triodach. Cała krzywizna znajduje się w obszarze granicy minimalnego prądu anodowego, co powoduje zniekształcenie w postaci drugiej harmonicznej. W tetrodach i pentodach krzywizna jest również prowadzana na dodatniej granicy wahania napięcia siatki sterującej, gdy górny koniec linii obciążenia odchyla się poniżej kolana charakterystyk, reprezentując wartości obciążenia wyższe niż optymalne. Wprowadzane są harmoniczne wyższego rzędu, a ilość drugiej harmonicznej zależy od tego, jak oba źródła krzywizny się równoważą. Przez dobór wartości obciążenia możliwe jest całkowite wyeliminowanie drugiej harmonicznej. Analizę zniekształceń typowych dla lamp tetrodowych lub pentodowych pokazano na rysunku szóstym. Dla niektórych celów za optymalne obciążenie uważa się punkt, w którym znika druga harmoniczna lub całkowite zniekształcenia harmoniczne są minimalne. Założyliśmy, że celem jest uzyskanie maksymalnej mocy przy minimalnych zniekształceniach, ale ponieważ w pracy wzmacniacza audio maksymalna moc wyjściowa nie jest nadużywana, a osiągana tylko w dość rzadkich szczytach, można powiedzieć, że zniekształcenia są ważniejsze przy niższych poziomach wyjściowych. Dokładna krzywizna charakterystyki wzdłuż dowolnej linii obciążenia podlega dość skomplikowanemu prawu. Wynik może prowadzić do następującego doświadczenia. Załóżmy, że obciążenie anodowe jest regulowane w taki sposób, że można je płynnie zmieniać. Mamy podłączony analizator harmonicznych i ustawiony wzmacniacz w celu uzyskania minimalnych zniekształceń przy lub prawie pełnej mocy wyjściowej. Teraz zmniejszamy poziom wyjściowy o 10 lub 20 dB. Ponownie regulujemy obciążenie anodowe i prawdopodobnie zmniejszymy zniekształcenia na tym obniżonym poziomie. Ponownie regulujemy obciążenie anodowe i prawdopodobnie zmniejszymy zniekształcenia na tym zredukowanym od kilkanaście dB poziomie. W związku z tym... Prawdopodobnie lepiej jest wybrać wartość obciążenia, która daje minimalne zniekształcenia na niskich poziomach. Nawet jeśli zniekształcenia na maksymalnym poziomie może być nieco wyższe. Tak więc widzimy, że sprawa minimalnych zniekształceń dla wzmacniacza lampowego nie ogranicza się tylko do obniżenia napięcia zasilania, a także może ograniczać się do zredukowania mocy wyjściowej lub doboru najmniejszego punktu zniekształceń właśnie przy obniżonej mocy. Tak czy siak sprawa nie wygląda tak prosto jak się teraz wydaje, ponieważ warto się jeszcze zastanowić w jaki sposób ujemne sprzężenie zwrotne może modyfikować optymalne obciążenie i jakie jest optymalne obciążenie obwodów przeciwsobnych oraz jaki wpływ na obciążenie ma składnik reaktancyjny. Ten ostatni problem będzie omówiony w następnym filmie z tej serii. Zapraszam. A tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się.